Hej kochani. Witam was serdecznie, żeby tutaj troszeczkę rozruszać kanał i wnieść troszeczkę lekkości bytu, ponieważ ciężkie tematy polityczne przed nami. To dzisiaj treści lżejsze. Miłość sprawy sercowe, mimozami. Miłość się zaczyna. będę śpiewał, że jesień mimozami Miłość się zaczyna, czy się zacznie, czy się skończy, albo co będzie z Twoją relacją. Zobaczymy. Powąchaj sobie różyczkę. Akurat ta nie ma cierni. Oderwałam wszystkie kolce. Aby rzeczywiście było pięknie, pachnąco i gładko. No to sprawdzamy. Wróżba wyboru dzisiaj. Ile opcji? Trzy opcje sobie zrobimy. Trzy opcje sobie zrobimy. Wybierzecie sobie obiekt, który Was najbardziej przyciąga. I w tej przestrzeni będzie prognoza. Sprawdzimy sobie szanse i zagrożenia. Sprawdzimy sobie, czy pojawi się nowa miłość, jeżeli ktoś bardzo tego pragnie i poszukuje bądź czeka. Co w związkach już istniejących? Sprawdzimy sobie aspekt seksualny. Ma co zwrócić szczególną uwagę. I horyzont czasowy, październik i listopad. Jak jesień, to jesień. Sprawdzamy sprawy miłosne na październik i na listopad, kochani. Także w listopadzie nie będzie odrębnego czytania, bo nie ma takiej potrzeby. Co w tym czasie się wydarzy? Pierwsza grupa wyboru, zaraz będziecie wybierać. Ja odwrócę, odwrócę. Tym razem odwrócę. Druga grupa wyboru. I trzecia grupa wyboru na sprawy miłosne: październik, listopad. No to odwracamy. I teraz, zanim odwrócę, to słów kilka, zwłaszcza dla naszych nowych gości na kanale, którzy są pierwszy raz. Patrzysz i wiesz. Podświadomość wybiera. Masz się nie zastanawiać, nie angażować umysłu. Ok. Przybliżymy to, żeby to było lepiej widać. Pierwsza grupa wyboru. Nie czytasz, tylko od razu wybierasz. Druga i trzecia. Wybierasz obrazek natychmiast, tak? Podświadomość ma tak zadziałać. Raz, dwa, trzy. Wychodź ty i już. I tu już jest koniec czasu na wybór. Wygląda to tak. I myślę, że już na pewno wybrane, bo tu nie mieliście się zastanawiać. Pierwsza grupa wybrała izolację, tu są jakieś takie lodowe łzy. Druga grupa, tu mogą być jakieś znajomości i elementy przetwarzania energii z przeszłości, poprzednie żywoty. Energia karmy, to jest taka klepsydra, to co było kiedyś, przychodzi ponownie, ale poprzednie żywoty to od razu mówię, że nie musi chodzić o znajomości z poprzednich inkarnacji. I powrót tej osoby do Twojego życia, ale to może być w ogóle też powrót. Poprzedni żywot, czyli poprzednia znajomość, to mogą być nasze pierwsze miłości. To może być ktoś, kogo znaliśmy kilka lat temu, czy kilkanaście, czy kilka miesięcy, i teraz znowu te nasze ścieżki, no właśnie, na zasadzie tutaj tej powtarzalności, nieskończoności, znowu się skrzyżują bądź już się skrzyżowały. No, i trzecia energia, która bardziej pokazuje taką energię zamykania się w przestrzeni wewnętrznej, zwrócenie się do wnętrza, czyli mówi o tym, że ja sobie tutaj pozwalam troszeczkę posiedzieć i poczekać na tę miłość, albo po prostu. Spokojnie przeżywam to, co się przytrafia. To oczywiście tak bardzo ogólnie, bardzo, bardzo ogólnie. Teraz już będziemy sprawdzać. Dwójki i trójki sobie poczekają. Teraz odniosę się wyłącznie do jedynek. Macie tu energię izolacji, tak? Energia izolacji. No, wieje tutaj tak chłodem. Październik, listopad, a tu mamy zimę. A ja pytam o miłość w miesiącach jesiennych i taka tutaj ta energia jest e, która próbuje coś jednak roz, roztopić. Ja mam wrażenie, że tutaj mamy taką bryłę lodu. Tu jest takie serce z lodu. Mamy takich królów i królowe śniegu. I nadzieja w tym, że tutaj są te gorące łzy, które są w stanie ten lód rozpuścić. Stan stały skupienia zmienia się w stan Ciekłe i co wtedy. I wtedy woda. Ta koziorożcowa skorupa, pęka, a staje się wodą, wrażliwości, energią raka, energią skorpiona, tak? Tu mamy wtedy płyniemy, płyniemy w emocjach i w uczuciach. Jest taka możliwość takiej przemiany, tej bryły lodu w jakąś emocję. Tak, takiej, takiej przemiany. Z tego posępnego wyglądu i takiego melancholijnego nastroju w energię większego zaufania, czy, 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 czy po prostu taki, takiego uwrażliwiania się w ogóle na temat miłości, bo w tej izolacji mamy taką świadomość, że miłość jest przywilejem że miłość jest przywilejem. No i teraz zobaczymy szanse i zagrożenia. Tak pobieżnie widać, że jest szansa, jeżeli tutaj to gorące serce czy jakieś takie wzruszenie rozpuści ten lód. To jest szansa na na to, by w ogóle być może się na miłość otworzyć, a zagrożenie jest takie, że właśnie odwrotnie, nie? Że możemy tutaj tak się bardzo ograniczyć, yy, pozamykać swoje serce i gdzieś tak w środku cierpieć, w, tak w sobie kumulować yy, jakieś takie niekorzystne traumy i doświadczenia. Więc. Yy. Więc zobaczmy, po prostu zobaczmy, tak? Jesteśmy przy tych szansach i zagrożeniach. Październik, listopad, sprawy miłości, sprawy sercowe. Zobaczymy, czym się, z czym się ta izolacja najprawdopodobniej wiąże z szansy i zagrożenia w miłości. Bliżej, więcej szczegółów poproszę. Dla jedynek. Piątka Mieczy. Konflikt wewnętrzny, powiedziałabym, ale na zewnątrz też może być. Hmm. Tu jest takie właśnie zagrożenie, że my coś tutaj rozpamiętujemy. Tu, um, ktoś tu też chce się zemścić, wziąć odwet za sprawę nieudane jakieś, że coś nie wyszło, tak, albo nie wychodzi, i dlatego tutaj y, mamy taką przestrzeń powiedziałabym. Y Zjawisk pyrrusowych, nie, czyli nie ma przegranych, nie ma wygranych. Nie warto tutaj iść na zwarcie i się kłócić. Jest tu zagrożenie w postaci właśnie konfliktu samego ze sobą i z otoczeniem, z tym człowiekiem, z tą osobą, która jest nam y, bliska. Y, tu jest jakiś rodzaj cierpienia, jest jakiś rodzaj cierpienia. Piątki też często implikują. Y, taki tłum, tłok, że za dużo ludzi, że konkurenci, że nie jesteśmy sami, że za dużo czynników ma wpływ na nasze życie uczuciowe. I zazwyczaj to jest taka energia konkurencyjna, rywalizująca z nami w piątkach, nie? Często mamy jakiegoś rywala, rywalka. Ta energia jest na sprawy sercowe dość trudna. Zresztą już pierwsza tutaj zapowiadała, nie? że to tak za łatwo prawdopodobnie nie będzie, że może tutaj niejedną noc czy dzień przepłaczemy albo jeśli nie, to no, rozpamiętujemy albo przynajmniej mamy żal i pretensje. Piątka mieczy też mówi o żalu, o wyrzutach sumienia. Jest taką przestrzenią niezadowolenia i z siebie i z innych. Po całości można by rzec, Sami sobie też tu często mamy za złe, że jakoś głupio postąpiliśmy nierozsądnie, że się wmanewrowaliśmy w jakieś zagrożenie, prawda, w sytuację dla nas niekorzystną czy niebezpieczną. Także cóż, w tych szansach i zagrożeniach to ja bym powiedziała, że tak, na plus jakaś zmiana i reorganizacja życia która może tutaj poprzez właśnie te elementy destrukcyjne i konfliktowe przygotować Wam przestrzeń tak w ogóle na przyszłość. Natomiast no jest tu sporo zagrożeń, nie? jest dużo takiego smutku, jest też takie niezdecydowanie, gdzie iść, czy tę osobę wybrać, czy nie. Tu mamy implikacje znaków powietrznych, no, wodnika na przykład, ale jest taka różnica, duża zdań. Nie? Tu jest to wojowanie mieczem. Wszyscy de facto jakby na jednym wózku jadą, czyli ani przegranych, ani wygranych, i to jest taka energia, która mówi o jakimś wykłócaniu się. Czyli ja myślę, że tu jest więcej zagrożeń, ale szansa w tym też jest. Szansa taka, że po prostu wy tutaj macie tak, że będzie szansa na rozwiązanie konfliktu z kimś. No, mówimy o sprawach sercowych, czyli, czyli z jakąś osobą wam bliską, tak? Można rozwiązać konflikt w sposób życzliwy, w sposób szczery, w sposób sprawiedliwy, ale trzeba roztopić tu tą swoją izolację, ten swój lud. Tu jest dokonywanie koniecznych zmian, czyli poprawiamy atmosferę nie? w związkach już istniejących, albo po rozstaniach. Też warto poprawić atmosferę, zawsze warto ją poprawić. Natomiast jest, ma, ma, jesteście pogubieni. To jest energia taka zdezorientowana, taka energia wykłócania się o swoje racje, ale to, ale to jest też przestroga, bo to jest właśnie to zagrożenie. Jeżeli będziesz się wykłócać z partnerem o coś. To tu w ogóle nie przybliżysz się na krok do rozwiązania. Tu często padają takie bardzo krzywdzące, ostre, jak te miecze słowa, które się wbijają w serca. I pamiętaj o jednym, bo to jest zagrożenie, nie październik, listopad, że tych słów krzywdzących po prostu nie da się już cofnąć, dlatego miej na uwadze, mi w tyle głowy, żeby jednak w sposób jak najbardziej sprawiedliwy. I bezkonfliktowe tych zmian dokonywać i poprawiać stosunki nie? i atmosferę w tym, co jest. A czy pojawi się nowa miłość? Zupełnie, jak ktoś nic nie ma. Czy tak utknie w tym, w tym kawałku, na tej Antarktydzie? No zobaczymy. Czy, czy, czy pojawi się nowa miłość? Jakie są, jakie jest prawdopodobieństwo? Czy pojawi się nowa miłość? Październik, listopad 2023 dla, dla jedyneczek. Szóstka buław mówi, że jest to prawdopodobne, ale to jest taka energia dość mocno egocentryczna, bo to jest na taki, Bo tu przyjeżdża taki pan. Często jest, też jest jakiś taki powrót. Ktoś przy, przyjeżdża z daleka. Ale to jest taka energia. Patrzcie i podziwiajcie, bo to jest, jak ktoś wchodzi. To, to wszystkie oczy są skierowane na niego. Więc to jest taka energetyka, która pokazuje. Yy... Że jest możliwość tutaj jak najbardziej poznania kogoś zupełnie nowego, nie? No, no, no nowej osoby, mężczyzny, kobiety, kogo tam szukacie i wyglądacie. Nowa miłość, ale jest tu jakiś aspekt powrotu, jest tu aspekt dystansu, podróży, przemieszczania się i jest aspekt taki dosyć mocno egocentryczny. Bo tej osobie zależy na tym, by była podziwiana. To jest energia lwa, energia towarzyskości, energia duszy towarzystwa, albo przynajmniej kogoś, kto tutaj no, no błyszczy, widać go, jest bardzo widoczny. Często są tutaj osoby popularne, bo to jest człowiek sceny, człowiek, który, którego Widać w różnych okolicznościach. On wychodzi na scenę, on bierze udział w jakimś szkoleniu, konferencji z autoreferatem, tak. I nastająco go wszyscy oklaskują. On tutaj wraca z jakichś podróży, i wszyscy go witają z, z radością nareszcie jesteś, nie? Więc y, czy tutaj można kogoś nowego poznać, spotkać? Y, oczywiście, że tak. Natomiast i jedna, i druga energia mówi mi cały czas o aspektach konfliktowych, o tym tutaj trzeba pamiętać, bo one są cały czas tu aktualne. Nie? To nie jest tak, że ta energia jest tu bez związku z tymi dwoma poprzednimi, nie, to się wszystko łączy. Czyli to nie jest tak, że jak poznajemy kogoś nowego, to już nie ma tych zagrożeń w postaci izolacji i konfliktów, nadal pod, podtrzymujemy to, to, co wcześniej. Natomiast y, może być tu jakieś dobre z, zrozumienie, bo ta szóstka zawsze mówi o m, pewnych takich um, energiach, um, na bazie których my budujemy, czy możemy zbudować wzajemne zaufanie, ale musimy się otworzyć. Tu jest powiedziane, trzeba się otworzyć, trzeba zaufać i, e, i tyle. Natomiast ktoś prawdopodobnie Cię zauważy. I zwykle w tłumie tutaj jesteśmy zauważeni, nie? Bo to jest takie wyławianie kogoś z tłumu ludzi, jakby, jakby ktoś był na koncercie czy na imprezie, czy gdzieś tam, gdzie jest dużo ludzi, i jest takie wyławianie kogoś z tłumu. Czyli w czyichś oczach zdobywasz to, to, to uznanie, albo przynajmniej jest to zawieszenie oka na kimś. Natomiast ta energia szybko też się może znudzić, więc. Jest to pewien impuls, powiedziałabym, ale jak to bywa z impulsami, nie? Tutaj może być właśnie ta przestrzeń za dużo ludzi, by na przykład wyznawać uczucia, za dużo jakichś takich rodzinnych, też energii, które mogą pewien plan skomplikować. Mogą być tu ograniczenia, nie? Natomiast, no, szansa jest i teraz tylko doprecyzujemy, yy, doprecyzujemy, bo ta nowa miłość może się pojawić, a zatem tutaj doprecyzujemy esencję tego spotkania, tak? Odwrócona dziesiątka kielichów. Odwróconej dziesiątce kielichów właśnie tutaj są te ograniczenia. Tu jest człowiek, który być może jest po jakichś przejściach, bo tu jest albo u Ciebie jest taka sytuacja, że pojawia się nowe w sytuacji jakiegoś końca. Dlaczego? Bo dziesiątka kielichów w odwrocze to jest energia znikającej tęczy, kiedy kończy się życie rodzinne, kiedy kończy się jakaś miłość. Tu się zaczyna, a tu się kończy. Oczywiście jest też taka tutaj możliwość, że tak szybko jak się coś nowego zacznie, tak szybko się skończy z, ze względu na jakieś traumy. I rodzinne, i niedokończone być może sprawy. Bo w dziesiątce kielichów odwrocie mamy taką frustrację i niezadowolenie, że jednak... Mm, nawet ta osoba, która, no, ta nowa się pojawia, no nie jest idealna, nie, nie jest idealna. No i ona nie będzie idealna, bo ona, no tu widać, że to jest człowiek, który jest w jakiś sposób zapatrzony w siebie dość mocno. Jest tutaj dość mocno zapatrzony w siebie. To może Wam przeszkadzać. Bo jeżeli tu chcemy więcej właśnie takiej bliskości, takiej przestrzeni na przykład, przeżycia na nowo uczucia po jakichś ciężkich traumach, po rozstaniach, po rozwodach, separacjach i tak dalej. To ta energia mam wrażenie, skoro to jest esencja tej, tej też tej nowej znajomości, to albo tutaj mamy jeszcze jakieś nie do końca rozwiązane sprawy, Bądź po prostu bardzo takie negatywne skutki zazdrości, bo, bo ta osoba może właśnie mieć dużo takich kontaktów towarzyskich. To tak jak marynarz czy, czy muzyk, nie? Z portu do portu. I tu wtedy jest takie podejrzenie, że dużo będzie zazdrości, za dużo ingerencji duży, ludzi, albo też ingerencji Twoich bliskich, dzieci, byłych partnerów. Rodziców, bo tu ktoś ingeruje, ktoś bliski tego pana, tej pani albo u ciebie ingeruje w te twoje sprawy. I ta nowa znajomość, ona tutaj zmierza w kierunku, no, no jest ta izolacja, rozczarowania uczucowego. Bo de facto tutaj mamy no, miłość taką nieodwzajemnioną, czyli ktoś cię może i zauważyć, i ty kogoś możesz z tłumu wyłowić, ale to jest za dużo przeszkód, mam wrażenie. Jest to skonfliktowanie, jest jakaś rywalizacja, jest energia konfliktowa, i nawet przy tych nowościach tutaj dochodzimy do zgrzytu, czyli albo miłości nieodwzajemnionej, albo zdrady partnera nie? Taka jest esencja tej energetyki, czyli jak widać, ta prognoza nie jest najlepsza, ale ona od początku została już pokazana. Niestety, w jakimś takim zniewoleniu, mam wrażenie, i ta piątka, i, i charakter tego człowieka, i to y, mówi, że ten człowiek jest przy, 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 przy jakoś y, nastawiony na wygodę i luksus w relacji, na przeżywanie przyjemności. I to wygląda tak, że nawet jakiś taki pierwotny impuls i zauroczenie, ono tutaj w niewolę jakoś przechodzi, w taki łańcuch, nie? Taki łańcuch. Związanie takie nie, nie, niezdrowe. No, czyli tak sobie, może się pojawić, ale rokowania, powiedziałabym, jakby na dalszy rozwój tego są kiepskie. A co w związkach już istniejących drogie jedyneczki. Co tu macie w związkach już istniejących, czyli jesteście już z kimś. Jak to będzie w październiku w listopadzie wyglądało? No, no tak, no ta izolacja, ta piątka. No mówię, te energie tak naprawdę są dla wszystkich bardzo podobne, bo odwrócony wisielec mówi o stagnacji, o konieczności. Przystosowania się do warunków zewnętrznych, ale tu się nic nie zmienia, bo my się tu nie możemy odwiesić. To jest, trzeba by zmienić perspektywę, zobaczyć coś właśnie w innym świetle, przewartościować. A tu utknęliśmy w tak zwanym martwym punkcie. Jest Są jakieś więzy, związania. Tak się możemy czuć w związkach już istniejących. Jest tu widać problem. Ponieważ odwrócony wisielec raz, że jest jakiś taki przynajmniej tymczasowo niereformowalny, jest tu taki rodzaj przymusu i ucisku, może choroby, ale to wtedy jest coś z psychiką, nie tak? Bo ten odwrócony wisielec to zawsze wskazuje na pewne jakieś takie psychiczne zaburzenia któregoś z partnerów po prostu, albo nie ma tego tematu, tylko jest, jest taka tu energia bardzo mocno zastojowa i niereformowalna w relacjach, nie? Więc jakie są prognozy? W związkach, które już istnieją, jesteś z kimś w relacji, to tu niewiele się zmienia. Ja bym powiedziała, że tu nie ma pola manewru, no, i ta energia nie należy do przyjemnych, ponieważ no, pokazane są te szarfy, które związują człowieka. Czyli jesteśmy z kimś, z czymś powiązani, ale to powiązanie jest tu pokazane w kategoriach negatywnych, jak, jak, jakichś manipulacji, jakichś takich gierek. Tu jest y, potrzeba bycia ofiarą, i ja teraz y, mam tu zagwostkę. Czy ty masz taką potrzebę podświadomą być tą ofiarą, czy ten ktoś? Takie to jest trochę sadomaso, bo tam, gdzie jest ofiara, to musi być kat jednocześnie. No chyba, że nieszczęścia chodzą parami. W każdym razie tutaj y, masz powiedziane: y, przemyśl sobie y, tą relację. Wsłuchaj się w swój głos wewnętrzny, co ci mówi intuicja. Trzeba jej zaufać, i najprawdopodobniej ona ci tutaj poda konieczne rozwiązania, co dalej tu czynić, co dalej robić. No, odwrócony wisielec to raczej tutaj nie pozostawia złudzeń, co? No, ale to jest takie. Bo tu widać dużo konfliktu, jest to energia taka izolacyjna, tak jakbyśmy właśnie czuli się tacy, tacy zamrożeni. Tu jest to zamrożenie, a tu jest to związanie y, pokazane, czyli no sami widzicie, nie? Taki powiedziałabym układ, który zmierza donikąd, nie wiadomo gdzie. Takie uwiązanie, tkwimy w zawieszeniu. No to jest taka trochę więzienna energia, czyli trwasz w relacji, w której przestałeś się, czy przestałaś się rozwijać, i to trzeba na pewno coś zmienić, nie? Jest jeszcze taka inna opcja, że ktoś tutaj się mógł uwziąć na, na osobę, która nie odwzajemnia uczuć, czyli nie kocha, ale tak tkwimy przy kimś. Nie ma tego odwzajemnienia. Są też właśnie jakieś nawyki, takie psychiczne yy, protezy, yy, i w ramach tego nawyku my tutaj chcemy dla tak zwanego w cudzysłowie dobra związku te niezdrowe przyzwyczajenia zachować, nie? No, ten październik, listopad to tak nie wygląda zbyt yy, łaskawie, yy, suma summarum, nie? Jeśli chodzi o te kwestie miłosne, sprawdzimy sobie aspekt seksualny, październik i listopad. Naprawdę są osoby, które o to pytają, a nawet tylko o to, i czasami je tylko to interesuje. No to dobra, sprawdzamy. To też jest częścią spraw serca. Aspekt seksualny, październik i listopad. Odwrócony asmiecz. To jest taka energia takiego zamrożenia, impotencji życiowej, tak w ogóle. To widać, że, 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 że mamy, mamy, mamy tutaj problematyczne te kwestie uczuciowe, a z mnie czy w odwrocie to jest też jakaś taka różnica nie? w temperamentach, upodobaniach. Albo światopoglądowa, że tu mamy zupełnie jakieś. Ojejku, dobrze. Zupełnie tak się tutaj zamachnęłam. Dwie jakieś yy, różne wizje świata, najogólniej. I problem tu jest nierozwiązany. Zwykle tu utknęliśmy, tu utknęliśmy, tu w tej izolacji na początku też mamy utknięcie. No, to powiedziałabym, że w odwrocie to jest taka energia jakiegoś takiego oszukiwania się, okłamywania. Tu nie ma całkiem jakichś nowych odczuć w sferze erotyki, tu jest wszystko po staremu. To tak jak w starych relacjach, że już wiadomo, co, kiedy, w jakiej minucie będzie, gdzie dotknie, co zrobi, jak się zachowa i czy coś będzie trwało 5 minut, 15 czy 2 godziny. nie. Dlaczego. Bo tu, albo, albo bardzo dobrze już znamy partnera, ale w ogóle z tą sferą może być problem ze sferą erotyki, bo ona tutaj nie zapewnia już nowych odczuć. Tu nie ma nowych odczuć. To jest wszystko po staremu. Czyli czy coś się zmieni w październiku, w listopadzie, najogólniej no nic. Czasami jest tu po prostu też takie pokazane cierpienie, doświadczenia. Yy... Że na przykład kogoś kochamy, oddajemy swoje serce, ale niestety bez wzajemności, nie? Albo cierpienie wynikające z takiego uwiązania w czymś, co dobrze znamy, i tutaj widać, że nie ma, nie ma zaufania, że jest to energia, która symbolizuje taką walkę bez końca i do końca. Samo łóżko też tu może być pokazywane, jak pole walki. Bo miecz mówi walka, walka, ale czy zakończona? Mam wrażenie, że nie, to jest słaba wola. Tu w tej sferze, powiedziałabym, seksualnej jest pokazane takie lenistwo, nie? Bo as mieczy skierowany ku górze mówi o, o tym, że się nie spieszymy, że coś idzie bardzo, bardzo wolno, że jest rozbieżność między partnerami, że mamy tutaj jakieś trudne przeżycia. Taką energię bez rozmów, bez wymiany słów, taką też czystą mechanikę. Miecz jest chłodny i zimny, więc tu mało jest takiej ciepłej erotyki albo wcale. Dobrze, na co zwrócić uwagę? Październik, listopad, drogie jedynki, sprawy sercowe, na co macie zwrócić szczególną uwagę? Kochankowie, na podjęcie decyzji na rozstaju dróg, bo kochankowie, albo na bliźnięta, w każdym razie kochankowie tutaj mówią o dokonaniu wyboru, że trzeba dokonać mądrego wyboru, tak? Taki, tu ma po prostu zapaść jakaś decyzja, bo kochankowie często mówią właśnie o tym, że y, mamy jakiś rozstaj dróg, dochodzimy do mm, takiego momentu w życiu, kiedy trzeba się zdecydować, czy w prawo, czy w lewo, czy razem z kimś idziemy, czy nie. Jak na kompatybilność trzeba zwrócić uwagę, jak to nowe się pojawi, czy my do siebie w ogóle pasujemy. Czy patrzymy w tym samym kierunku, czy jesteśmy w stanie się połączyć, czy równo czerpiemy z relacji? Na równość i partnerstwo macie zwrócić uwagę, czy ten temat jest w ogóle obecny w waszym życiu, w związkach już istniejących, bądź w tych, które się dopiero mają szansę pojawić, jak widać, bo mają szansę, ale tu właśnie z tą równowagą może być problem, skoro na to trzeba zwrócić szczególną uwagę, czyli na równouprawnienie i na partnerstwo. To znaczy, że to y, wymaga jakichś szlifów, jakiejś dyskusji, jakiegoś dopracowania, przyjrzenia się temu tematowi, czy, czy to jest, czy ktoś nie ma skłonności do dominacji, nie? Bo kochankowie tu muszą się wymieniać tym pocałunkiem i tu musi być taki przepływ po, po, po równo. Jak nie ma tej, tej takiej równości, to wiadomo, że, że nic z tego nie będzie. Zauważcie, że partner pojawia się w szóstce nowy. I macie zwrócić uwagę na to, czy rzeczywiście jest ta równość i czy nie ma za dużo ludzi, bo kochankowie też każą się przyjrzeć: Słuchaj, a czy czasem nie ma trzeciej osoby w relacji? Bo od początku do końca jest pokazana taka możliwość istnienia osoby trzeciej, no niepożądanej w tym układzie oczywiście, nie? Tu jest ten wąż, który kusi, pokusą jest właśnie zerwanie jabłka nie ze swojego drzewa. I często tutaj mamy trójkąty. Często tutaj mamy trójkąty w kochankach. To jest bardzo częsta sytuacja. Więc na to zwrócisz szczególną uwagę. Czy jesteś tym jednym, jedynym tytą, jedną, jedyną? Czy być może właśnie jest problem taki, że no, no, jest po prostu o tę jedną osobę za dużo, dlatego tutaj szereg tych problemów pozostaje jakby w zawieszeniu, prawda, nierozwiązanych. Bo to jednak jest problem. Kiedy mamy trzy osoby, a nie dwie, jeden na jeden, I to trzeba zwrócić właśnie uwagę, czy jest jeden na jeden, czy nie ma po prostu tych ludzi więcej. Na co jeszcze tutaj zwrócić uwagę szczególną? Przy tym wyborze, na powiedziałabym. Na tę nagą prawdę. Yy. Czy tu jest tylko pasja i namiętność? A może wcale tego nie ma? Tu czasami jest takie oddanie się we władzy uczuć, ale nie ma zdrowego rozsądku. nie. Może być tu nowe uczucie, może być namiętność, może być pasja, ale to nowe uczucie może zaspokoić tymczasowo jakieś pragnienia, widzę. Przekroczyć granice. Możecie się otworzyć na nowe, ale później Sklops. Jest ta odwrócona dziesiątka kielichów, czyli pustka uczuczowa, nie. Ja myślę, że żeby tu podjąć decyzję, dokonać właściwy tutaj wybór. To tu trzeba się właśnie wgryźć w tę energię. Powiedziałabym. I, zastan I zastanowić się, nie? Czy, czy my nie jesteśmy tutaj instrumentalnie traktowani, albo partner nas w sposób instrumentalny nie traktuje, czyli nie wykorzystuje. Tak, tutaj macie powiedziane, taka, takie jest przesłanie tej energii, że trzeba wyboru dokonać. Prawdopodobnie tego nie unikniecie. I przy wyborze zawsze no, musimy się tutaj. Na czym opierać? Na przyjęcie na siebie całej odpowiedzialności, nie? Warto oczywiście kierować się sercem, ale logiką też. Tu trzeba połączyć jedno z drugim. Ta logika nie może spać. Nie może spać. Dobrze, kochani, to wszystko życzę Wam dobrych energii, miłości i przyjaźni. W październiku i w listopadzie, tak czy siak, niezależnie od tego. Jak ktoś chce więcej, to po więcej zapraszam do czytania prywatnego. Zawsze się dodatkowe aspekty odsłaniają. No i teraz druga grupa wyboru, czyli kogo tutaj mieliśmy: poprzednie żywoty. Poprzednie żywoty, przypominam, tutaj przez ten wąski przesmyk w klepsydrze. Przemieszczają się ludzie i historie, i zdarzenia. Tak, salamandra też tradycyjnie jest utożsamiana z przemianą, z transformacją, zrzuca swoją starą skórę, odradza się w ogniu, w płomieniu przemiany. Czyli trafiamy na ludzi, których znaliśmy kiedyś, albo w poprzednim życiu, albo w tym. Ale w jakiejś przyszłości, która jest w jakiś sposób zakwalifikowana jako poprzedni żywot, że to życie nasze się skończyło kiedyś, miało zupełnie inny koloryt i doświadczenia, przez które przeszliśmy, spowodowały, że jesteśmy już zupełnie innymi ludźmi, jesteśmy zupełnie innym człowiekiem. I tu będziecie się z tą energią konfrontować i zobaczymy, w jaki sposób. W jaki sposób, jak ta energia się tutaj u Was w październiku i w listopadzie zamanifestuje, od razu sobie tutaj zobaczymy szanse i zagrożenia w tych sprawach miłosnych. Październik, listopad, poprzednie żywoty, manifestacja tej energii, szanse i zagrożenia. Król Mieczy tutaj się pokazuje. Pokazuje się jakiś pan. Może być też kontekst yy, jakichś spraw prawnych tutaj wokół tego, bo tu czasami mamy właśnie takie uregulowania, że trzeba wrócić niejako do tego swojego poprzedniego życia bądź partnera, coś na nowo przywołać, odgrzebać. Po prostu powrócić do jakiegoś doświadczenia. I to może być powiązane ze sprawą urzędową, bo tu mamy urzędnika, mamy formalne, urzędowe um, uregulowanie tych naszych spraw. Bądź po prostu y, tutaj y, może ktoś. Tu powracać do naszego życia, i to jest mężczyzna tutaj konkretnie pokazany z trygonu powietrza. Zwykle to jest pan waga, ale to może być równie dobrze wodnik, może mogą to być bliźnięta, albo w ogóle taki tutaj intelektualista, człowiek yy, o jakiejś takiej wysokiej pozycji, prestiżu, pieniądzach, mający duże znaczenie, w swoim środowisku jest uznawany, szanowany. Bo tu mamy takiego człowieka, też mundurowy może być. Tu może być mundurowy, bo on często nosi uniform. I czyli żołnierz-dowódca, tak. Równie dobrze może być strażakiem albo kimkolwiek. Bo jest to taka energia właśnie kogoś, kto jest utożsamiany z mundurem, albo z urzędem, albo z wyższą uczelnią, bo tutaj mamy taki intelektualny też rys. Czyli tutaj ktoś taki się pojawia, z nim się wiążą i szanse, i zagrożenia, ale czy zagrożenia? Ja tu widzę więcej jakichś takich szans na wyregulowanie spraw, albo w sposób właśnie formalny, albo po prostu tutaj yy, mamy pokazaną szansę na długą, interesującą jakąś rozmowę, na jakieś negocjacje z tą osobą. Taki tu pokazany jest pewien y, rys. Y, nie wiem, czy czytanie jest bardziej dla kobiet. Tu akurat widać po prostu tego mężczyznę, chyba że chodzi właśnie o te takie regulacje formalne, które w, być może właśnie w październiku, w listopadzie będą miały y, duże znaczenie. Ja zapytałam też o szanse i zagrożenia, nie? jakby dwa w jednym. Na szczęście karta jest w pozycji prostej, to jest bardzo ważne, bo to by nam y, mocno odmieniło interpretację. Mielibyśmy do czynienia z kimś bardzo mściwym, a tymczasem nie. Tu, tu jest y, taka energia pewnej takiej otwartości w tym, w, tym, w tym mężczyźnie, czy w tej waszej przestrzeni na kolejne dwa miesiące. I ta osoba ma bardzo taki otwarty umysł, jest tolerancyjna, ma też poczucie humoru, takie dość specyficzne. Nie wszyscy rozumieją to poczucie humoru, od razu mówię. I to jest yy, taka przestrzeń na pewno do negocjacji, do rozmów długich, ciekawych. Tu można nie jedną noc i dzień przegadać, tak. Też jest. Yy, tak powiedziałabym, możliwa i dozwolona opcja. Także czy zagrożenia. Ja bym powiedziała, że to jest więcej szans niż zagrożeń. Szans na um, właśnie takie naprawdę, naprawdę, na odkrywanie prawdy. Tu rządzi inteligencja, tu jest rozwiązywanie problemów, właśnie dzięki posiadanej inteligencji. Tu są argumenty, tu jest siła inteligencji. Tu są argumenty. Oczywiście ten, ten mężczyzna tutaj może mieć tą wysoką pozycję jakąś społeczną, jakiś autorytet, wzbudzać podziw, uznanie. A tego bym tu nie wykluczała. Więc yy, sądzę, że Będzie taka szansa, tak myślę, że to nie jest zagrożenie, że to raczej jest szansa, żeby w jakiś sposób tak iść na całość. Wiesz, wie, dlaczego? Bo tu często y, król mieczy robi takie rzeczy, y, których pragnie. I on, on, on się nie waha. On generalnie dużo przeszedł. Ma olbrzymią wiedzę na temat życia i on wie, że miłość jest największą siłą we wszechświecie. I też taka tutaj jest, jakby wskazówka na październik i listopad, żeby się tej miłości powierzyć, ewentualnie odzyskać jakąś wolność, dać sobie więcej przestrzeni i uregulować być może jakieś poprzednie niedokończone sprawy serca. No, na tym poziomie takim formalnym, sądowym, urzędowym, tak? To również. Może w ogóle tutaj jesteście żołnierzami, dowódcami, czyli tam mężczyznami w mundurze. To wtedy macie tutaj powiedziane, żeby wskrzesić miłość wskrzesić, być gotowym do eksperymentowania w sferze miłości, żeby się oddać we władze zmysłów, żeby nie być takim zasadniczym, tylko właśnie i nie kontrolować miłości, tylko dać sobie dużo wolności, dać sobie takie pole do przeżywania do przeżywania, eksperymentowania, tak? Także będzie tu na pewno kilka elementów, ale ja myślę, że, że, że sama ta energia miłosna to tutaj raczej człowieka wzmacnia bardziej niż osłabia. Oczywiście mówi się o królu mieczy, że on jest czasami taki zimny, nie. Że on tak, taki nieerotyczny, no bo miecz jest chłodny, skoncentrowany na tym intelekcie. Nie zawsze muszę Wam powiedzieć, król mieczy czasami po prostu pokazuje, że dla Niego w miłości są po prostu ważniejsze inne rzeczy, czyli intelektualny, mądry partner, partnerka. Tu trzeba mieć dużo w głowie. Bo w relacji tutaj bardziej cenimy sobie zgodność wartości, poglądów, zainteresowań, a namiętne uczucia niekoniecznie. Ale właśnie dlatego jest nawołanie do tego, by eksperymentować również, jeśli chodzi o te takie erotyczne i namiętne energie, nie? Dobrze, zobaczymy, czy pojawi się nowa miłość. Jakie są szanse na to, by się pojawiła nowa miłość? Myślę, że w tych szansach jest spotkanie tego króla mieczy, bądź jakiś powrót. Zobaczymy. Dwójeczki, tak? Czy pojawi się nowa miłość? Jakie są szanse na spotkanie kogoś zupełnie nowego, zupełnie jeśli nie macie w październiku, listopadzie? Czwórka była w odwrocie. To jest taka energia, gdzie owszem, yy, może i być, ale, ale raczej tutaj właśnie gdzieś przychodzi do nas, wraca do nas jak bumerang to poprzednie życie. Czórka była w odwrocie, mówi, że coś się opóźnia. Par yy, spotkanie miłości, tak? Opóźnia się, opóźnia się. Czyli tu rzeczywiście te poprzednie żywoty, ci ludzie z tych poprzednich jakichś inkarnacji czy naszej przeszłości wracają do nas? Oczywiście, że tak, tyle tylko że tu yy, musimy czekać na jakieś rozwiązania, bo to jest poczekalnia, poczekalnia życia. Odwróconej czwórce buław wiele rzeczy było takich, m, które nadwyrężyły nasze życie rodzinne albo życie rodzinne partnera. Bo tu są takie ucieczki z domu, takie energie, jakby konieczności wyremontowania tego naszego domu, zbudowania nowych fundamentów, zbudowania domu swojego od podstaw. I to są energie, które opóźniają. One zwiastują przyszły sukces miłosny, oczywiście, bo ja o miłość pytam. Tu jest też pokazany dom, rodzina, budynek, nieruchomość. To jest odwrócone, bo na to trzeba jeszcze poczekać. Czyli październik i listopad prawdopodobnie będzie takim czasem jakby remontu, przebudowy tak? tego życia miłosnego. Tu widać. Tu się pokazuje często ten sędzia, czyli tu może być jakiś podział majątku, coś, coś co dotyczy jakichś też uregulowań wokół domu, nieruchomości, ziemi. Mieszkania. No ale pamiętajmy o jednej rzeczy, nie? że to nie jest energia zła, nawet w odwrocie, tylko ona każe czekać, czekać jeszcze na miłość, na partnera, na zbudowanie domu z nim albo jeśli nie, no to może chodzić o rozstanie. Bo tu mamy często prawnika, a tu mamy. Energia, która mówi, wychodzimy z jakiegoś skrępowania, jest utrata domu, rodziny, męża, żony. Też może tak być. Energie idą tu w, dwóch, w, dwa, w, w dwa kierunki, w dwóch kierunkach. Myślę, że tu będzie rozwiązywanie po prostu jakiegoś problemu z partnerem. Nawet nowym, bo może się pojawić nowa miłość, ja tego nie wykluczam, tyle tylko, że pokazany jest problem, problem domowo-rodzinny. Tak jakby ktoś był wystawiony poza nawias, poza rodzinę. Jakby domu nie miał i trzeba zbudować ten dom na nowo, tak? Czyli tutaj prawdopodobnie mamy ten aspekt odłożenia w czasie, przełożenia czegoś w czasie. Tak jakbyśmy też zaplanowali spotkanie z kimś nowo poznanym, ale musimy to przełożyć, odłożyć w czasie, bo są właśnie jakieś ważniejsze rzeczy jeszcze do załatwienia, do zrobienia. Czyli tutaj nie mamy pełnego sukcesu, nie? Nie mamy pełnego sukcesu. No zobaczymy, dlaczego mamy takie właśnie tutaj ograniczenia w, tej, w poznawaniu nowych osób. Co nie znaczy, że nie poznacie, tylko że tu po prostu są nierozwiązane problemy domowo-rodzinne. Zobaczymy o co tu chodzi w tej odwróconej czwórce buław przy pojawieniu się ewentualnej nowej miłości. Problemy z dziećmi się pokazują, problemy z rodziną. Jest ten aspekt pokazany. Tu się więzi rozleciały rodziny, nie ma tego domu. Tutaj problemy z, z dziećmi. Może być też taki problem, właśnie jakiejś niedojrzałości emocjonalnej to nowe, co miałoby się tutaj pojawić, to może po prostu ktoś tu musi dojrzeć. Nie, nie ma tej gotowości na miłość po prostu. To może być też twoja energia, bo to nie musi być yy, potencjalnego partnera, bo jednak król mieczy bywa taki tutaj solidny i zasadniczy, natomiast to może być twoja energia, że ty na przykład no nie jesteś gotowa jeszcze na nową miłość, bo szóstka kielichu w odwrocie mówi o niedojrzałym, dziecinnym podejściu. Tu jest powiedziane czas dorosnąć. Czas dorosnąć. Pytanie, kto tutaj ma dorosnąć, bo jednak jest to jakaś blokada, jakaś przeszkoda, jakby nie patrzeć. Wiesz, to, że tutaj jakiś poprzedni żywot domaga się yy, tego déjà vu, to, to jeszcze nie znaczy, że tu się musi fantastycznie wszystko w tych nowościach ułożyć. Może nie musi, to jest powiedziane, jeszcze trzeba poczekać. Coś tu musi dojrzeć, może być problem z dziećmi, na przykład z poprzedniego małżeństwa, tego mężczyzny albo tej kobiety. Problemy, jakie właśnie domowe rodzinne, z nieruchomościami związane, z dziećmi związane. Jest to jakby w blokadzie, w czynniku, który każe nam się zatrzymać przy tych nowych znajomościach. Że coś tutaj się odwleka, odwołuje. Te, te, te decyzje, one tutaj natychmiast nie mogą zapadać. Mówię tutaj o październiku, o listopadzie, tak? No i pamiętajmy o tym, że odwrócona szóstka kielichów przy tych wszelkich, właśnie nowych jakichś osobach w naszym życiu pokazuje, że. Musimy dać więcej czasu sobie i tej osobie, dlatego że wyraźnie tu jest powiedziane, nie nadszedł jeszcze czas, by to coś nowego miało szansę się rozwinąć. Tu jest na ten moment, czyli no październik, listopad, słaby potencjał rozwojowy, bardzo słaby, ponieważ to jest takie dorastanie, dojrzewanie. W niektórych przypadkach uczucie może się pogłębiać, jak najbardziej, to nowe uczucie. I widać, że tu potrzeba czasu, żeby właśnie to się rozwinęło, żeby związek był traktowany i ty bardziej dojrzale. Potrzeba tutaj sporo, sporo czasu. Wyraźnie to jest tutaj pokazane. I taki tutaj jest test na inteligencję emocjonalną, bo będzie takie wystawianie trochę na próbę. Czy ty potrafisz cieszyć się z tego, co do ciebie przyjdzie? Może nie w takiej okazałości, są tu takie ledwie nowe, okruchy miłości, ale czy potrafisz się nawet z tego cieszyć? Będziesz tutaj testowany, testowana do końca listopada. A co w związkach już istniejących, moja droga dwójko, jeśli jesteś już w jakiejś relacji? Co w związkach już istniejących październik listopad, to dla ciebie. Król Buław jest wsparcie. Ale tu cały czas jestem wspierający mężczyzna, tu jest ojciec, tu jest mąż. Eee, też mundurowy co ciekawe bywa, że. He, Król Buław. On często nosi mundur, nie? to jest dowódca, to jest sędzia, to jest polityk, ale to jest przede wszystkim też energia wsparcia, energia ojcostwa. Takiego szefa przedsiębiorstwa. Rodzina może być takim przedsiębiorstwem, nie? On tak kieruje, on tak wspiera, on tak dogląda, on jest taki sprawiedliwy, oczywiście popędliwy, niecierpliwy, ale kocha, kocha, jego uczucia są. Jeśli nie gorące, to przynajmniej uczciwe i sprawiedliwe. Potrafi zadbać o rodzinę, no to raczej to wygląda ok, tu się nie ma do czego przyczepić owszem ma takie czasami skłonności autorytarne, pytanie kto nie ma. Bywa, ale to wiecie, to jest po prostu ktoś taki godny zaufania, nie? Można na nim polegać, jak na zawisz. Zdecydowanie król buław jest osobą która no oczywiście lideruje tutaj, skupia się na tym przywództwie, ale te, ale jest lojalny i to jest najważniejsze. Że jeżeli jesteś w potrzebie, to Cię nie opuści, nie? To Cię nie opuści, nie opuszczę Cię aż do śmierci. No i tutaj mamy taki związek czy relację przepełnioną pasją, jakoś miłością, albo po prostu dwoje energetycznych, takich energicznych partnerów, kreatywnych, towarzyskich ludzi, którzy idą ręka w rękę, ramię w ramię. Więc ok, nie? Co tutaj dalej mamy? O co warto zapytać? O to, o, to, co, o, o co Wy często pytacie, czyli o aspekt seksualny relacji. Koloryt tej sfery. Październik, listopad, poproszę. Aspekty seksualne. Październik, listopad. Brak umiarkowania. To mo może iść dwie strony: albo totalny chaos i pogubienie, albo, no tak jak brak umiarkowania w konsumpcji i w jedzeniu i w piciu. Nie? może być za dużo seksu, może być za mało, bo odwrócone umiarkowanie mówi: nie ma równowagi, y czyli y czasami co za dużo to niezdrowo, albo, no jak kto lubi, no może ktoś lubi w nadmiarze, no to będzie mieć nadmiar albo zupełnie nic, taki totalny niedobór, bo pamiętajmy, że tu jest energia, i powiedziałabym takiego, no, braku, braku równowagi w tej, w, w, w tej sferze. No. Ale mówię, to jest kwestia osobistych jakichś tam upodobań. No, pewnie to będzie tutaj zależało od tego, czy jesteście właśnie w tych dobrych relacjach, czy dopiero tutaj poszukujacie. To jakby ta energia to, to też świetnie oddaje i pokazuje, nie? Odwrócone umiarkowanie to właśnie mówi, nigdy nie mam dosyć. Wciąż mi jest mało. Ale też czasami może pokazywać brak kompatybilności i niedopasowanie seksualne partnerów. By, bywa i tak. Bywa i tak. To jest taka energetyka ja bym powiedziała tak braku równowagi, takiej nadpobudliwości. Bardziej mi tu się pokazuje jednak taki no, nieokiełznany temperament, jednak nie. To pole łóżkowe to też takie jest trochę pole bitwy, bo tu mamy taką energię. Energię taką taką temperamentną o, o, o tak, to, tak to ujmę. I, i cóż, i, i to ja myślę, że to po prostu. Ym, nie ma tej równowagi, bo tutaj ten temperament męski i żeński y, jest taki, że właśnie coś jest za szybko albo za późno. Nie w tym samym momencie. No nie wiem, jak wam tutaj określić. Mogą być też jakiś taki, taki wręcz chorobliwy temperament, albo jakieś y, takie nietypowe upodobania seksualne, jakieś, no to, to już nie wiem, czy jakieś upodobanie do fetyszy, gadżetów. Coś w tym stylu też tu może się pojawić. Na co zwrócić uwagę? Drogie dwójki, szanse i zagrożenia w miłości. Już tutaj rozpatrywaliśmy październik, listopad. Na co w tej sferze miłosnej, w sferze spraw sercowych warto zwrócić szczególną uwagę? No właśnie na tę równowagę, żeby pogodzić te temperamenty, upodobania, dogadać się, spróbować zobaczyć siebie w oczach drugiego człowieka, bo to jest to lustrzane takie odbicie, nie? Znowu mamy buławę, wykazać się jakąś większą aktywnością, inicjatywą w działaniu, na pewno, dograć się. To tak, jak się mówi o tych małżeństwach, które się wciąż docierają, docierają się, i to jest takie właśnie docieranie się. Te dwie buławy one muszą. To jest implikacja stosunku seksualnego, to jest randka albo takie właśnie docieranie się tych swoich potrzeb i oczekiwań. Czyli yy, układ sił musi być tutaj w relacji po prostu równomierny i na to trzeba tutaj zwrócić uwagę. Czyli yy, i moje potrzeby są ważne, i Twoje są potrzeby są ważne. Tu jest to równouprawnienie, nikt nie może. Tutaj dominować, być ważniejszy, czy, czy nie może być pomijany. A skoro na to zwrócić uwagę, no to może w ogóle jest tego typu problem właśnie tego jakiegoś takiego równouprawnienia Twoich i moich y, potrzeb, pomysłów na życie i tak dalej. Czyli zwrócić uwagę na to, żeby nie konkurować z partnerem, nie współzawodniczyć, tylko no właśnie ręka w rękę, tak? Dbać o kompromis. Dążyć do wspólnego celu, może zainwestować w jakiś wspólny projekt, bo to jest dualizm, może być to wspólny interes, może być to związek dwu dwojga artystów, <gdzie>, gdzie obie strony wzajemnie się inspirują i mo motywują, bo tu właśnie chodzi o to: motywuj, inspiruj partnera i daj się też zarazić być może jego entuzjazmem. Trzeba się otwierać, trzeba przeżywać te, te przygody, tak? Życia, randkować, nawet z partnerem, z którym jesteś 20 lat. Randkuj! Idź na randkę. Tu trzeba sporo energii po prostu włożyć w relacje. Trzeba się naprawdę mocno, mocno angażować. To jest tutaj istotne. Bo to jest taka energia. Przyjemna i energia taka, powiedziałabym, przygodowa, nie? Czyli niezależnie od stażu relacji i niezależnie właśnie od tego, czy tu mamy początkowo jakieś przeszkody przy też poznawaniu ludzi nowych zupełnie do relacji, to dać szansę sobie temu partnerowi na lepsze poznanie mimo przeszkód, tu widać, że być może w całkiem jakimś takim dobrym kierunku się nowa relacja też potoczy, o ile zaistnieje ten, ten impuls i początek w październiku i w listopadzie. Dlatego, że tu jest powiedziane, że dwoje młodych ludzi, tu młodych akurat, no ale oni dojrzewają też wraz z tą relacją, mogą coś fajnego razem stworzyć, taki tandem, pod warunkiem, że Będą tutaj y, wciąż y, oczarowani tym drugim człowiekiem. Ten drugi człowiek wciąż go zadziwia. Cały czas jesteśmy ciekawi tego, te, tej osoby. Jesteśmy jej ciekawi, to znaczy, że y, uznajemy, że jakaś sytuacja jest tu bezpieczna. Dlaczego? Dlatego, że My tutaj yy, chcemy uczestniczyć w tej magii miłości. Chcemy. Chcemy uczestniczyć w tej magii miłości. Chcemy widzieć yy, w miłości miejsce uświęcenia, tak? To jest ten nasz ołtarz. Miłość jest takim ołtarzem. Jest to uświęcenie związku mężczyzny i kobiety. Czyli co? Postawić na czułość dotyku, na flirtowanie, na takie wzajemne zainteresowanie, pobudzanie, nagry wyobraźni. Delektowa delektować się miłością jak dobrym posiłkiem. To ma być wspólnota dusz, jeśli nie jest, bo czujesz, że to nie jest wspólnota dusz, ale raczej jest, bo masz tutaj poprzednie żywoty. To jak najwięcej czasu wspólnie spędzaj z tą osobą, dziel się. Dziel się z tą osobą właśnie wszystkim, każdym doświadczeniem, myślą, uczuciem, jak smacznym jedzeniem, nie? Ewentualność jest jeszcze taka, że gdyby tu były wątpliwości co do uczciwości partnera, bo zawsze też trzeba to brać pod uwagę. Czyli po prostu wiesz, że nie jesteś jedna, jedyna, bo jest ktoś jeszcze. No to wtedy tutaj masz takie prognozy, że coś tu musi dojrzeć do jakiegoś rozstania, że ten mężczyzna, ta kobieta całkowicie tutaj musi uporządkować swoje życie nie? rodzinno, nie wiem, ojcowskie, macierzyńskie, domknąć do końca, i wtedy najprawdopodobniej będzie możliwość też stworzenia z tobą. Bardziej czegoś takiego bezpiecznego na lojalnych, bezpiecznych zasadach. Będzie takie połączenie, komunia tych dwu, dwojga. Także suma summarum dosyć dobre prognozy. I trujeczki. I trujeczki. Przechodzę do trujeczek. Dwójką dziękuję. Życzę pięknej miłości. A trójeczki mają tutaj energię zwrócenia się do wnętrza. Czyli tak, ta osoba tutaj zamknęła oczy. Ona medytuje przez nią, przepływa doświadczenia, poddaje się tej chwili tu i teraz. A te duchy przeszłości, i te głosy, i ten nadmiar, ten cały tumult, zgiełk świata, to wszystko dookoła nie ma na tę kobietę najmniejszego wpływu, ponieważ ona się zcentrowała, dowiedziała się, co jest dla niej najważniejsze, więc nie słucha tych potrzeptów, tych głosów. Nie ma tutaj żadnych skojarzeń, jest odporna na wszelkiego rodzaju pokusy, może też zaproszenia czy randki, ja nie wiem. W każdym razie to jest taka energia, która mówi o pewnej takiej izolacji, o takim swoim własnym świecie. Nie wiem, czy temat miłości Was zupełnie nie interesuje, a może Was interesuje, tylko akurat to będzie taki czas przemyśleń, czego ja w życiu chcę, jakiego ja bym chciała partnera, czego ja nie zaakceptuję nigdy, już nie, bowiem więcej o życiu i relacjach. Czwórka jest pewnym takim konserwatyzmem, taką energią dość bezpieczną, ale tu mamy jednak pojedynczego człowieka, prawda? Jest, żyje tu jakby sama dla siebie, przynajmniej na razie. Ale zobaczymy, 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 jak ta energia miłosna i spraw sercowych, która tu została pokazana w takiej koncentracji na swoim wnętrzu. Czy ona będzie łaskawa dla tworzenia relacji czy wzmacniania relacji już istniejących? I jakie tu są szanse i zagrożenia, jeśli chodzi właśnie o temat miłości? W październiku i w listopadzie drogie trójki. Bezpiecznie jakoś tak, bo król denarów pokazuje takiego mężczyznę lojalnego, uczciwego, często to jest nasz partner, mąż, albo wy sami mężczyźni, a może tu jest takie właśnie. Bardziej dbałość o, o stronę materialną. Zagrożeń to ja tu nie widzę. Ja raczej widzę szansę albo na jakieś umacnianie, albo po prostu te sprawy finansowe są istotniejsze. Albo tutaj, przy kobietach, jest właśnie ten mężczyzna. Jest albo się dopiero ma pojawić. I on jest taki ma taką energię mężowsko-ojcowską. Zawsze się o nim mówi, że to jest świetny materiał na męża, albo przynajmniej yy, taka to jest energia, która yy, koncentruje się na, na tym, co w życiu jest stałe. Tu nie ma miłostek, tu nie ma przygód, tu nie ma jakichś takich, yy, tych pokus właśnie, tu jesteśmy odporni na pokusy i ten mężczyzna też, może tu w ogóle jest taka koncentracja na, 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 na zarabianiu pieniędzy, nie bo faktycznie ten król denarów, to on tutaj, czy on się jakoś tak udziela w tych sprawach miłości? On generalnie dba o, 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 o dom i rodzinę, o dzieci, i o swoją firmę i, i, i działania zawodowe. I to jest ważne, żeby zapewnić bezpieczeństwo sobie i rodzinie, nie? Więc gdzieś, gdzieś tutaj ta energia prawdopodobnie będzie dominowała. Ja zapytałam o szanse i zagrożenia, czyli no właśnie, zagrożeń nie widzę. Raczej tutaj bardziej ten październik, listopad pokazuje dwoje ludzi, To tak, akurat jest kobieta i mężczyzna i ta kobieta skupia się na swoim świecie, a ten mężczyzna też ma jakiś taki swój materialny świat, ale to nie znaczy, że oni się nie mogą spotkać w połowie drogi, bo mogą. To jest też sygnifikacja pana z Trygonu Ziemi, byk pan na koziorożec. Mogą się spotkać w połowie drogi, ale bardziej ten wspólny cel byłby takim celem zawodowym, finansowym, materialnym, przyjacielskim albo rodzinnym. Tak, tak to po prostu widzę. Nie? Tu jest jednak pewna taka solidność, która wiąże się z utrzymaniem tego, co mam, i rodziny. Ważnych, ważnych dla mnie wartości, mówi król denarów. A zatem nawet nie będę tutaj dalej drążyć tematu zagrożeń, bo po prostu jedna i druga energia pokazuje pewien pozytyw, jednak i bardzo dobrze. Czyli prawdopodobnie w październiku i w listopadzie będziecie tutaj w przestrzeni Takiego. Takiej taki pielęgnacji siebie. Pielęgnacji siebie. Tutaj kobieta. Widać, że ona pielęgnuje swoją osobowość, tak? Swoją osobowość, czyli ona uczy się. Uczy się. Zaufania do siebie, ona się o siebie troszczy. Brakuje mi tu romantyzmu, bo powiedziałabym, że związek między ty, ty, tymi dwoma osobami, on raczej nie jest romantyczny, ale to nie znaczy, że to jest jakieś złe. Nie. Raczej tu jest właśnie troska, jest zaufanie, jest taka energia, że trzeba się dostosować do rytmu partnera. Ta partnerka myśli i działa powoli, i ten mężczyzna tak samo. Oni są tacy powolni. Czyli tutaj, jeżeli byłyby jakieś dowody uczuć, bo często mówi się nie, że ktoś komuś daje jakiś dowód swojego uczucia, to są to materialne dowody tych żywionych uczuć. Czyli tutaj troszczymy się. O to, by partnerce, partnerowi było dobrze, i to jest taki kontekst bardziej materialny, nie? Tak to zostało tutaj pokazane. To może nie jest zbyt romantyczne, bo, bo, bo najczęściej chodzi tutaj o jednak pewną taką, takie tradycyjne podejście do miłości i rodziny. I w tym układzie prawdopodobnie tu mężczyzna dominuje. Tak myślę. No może zagrożeniem być dominacja tego mężczyzny ewentualnie, ale on nie wygląda jakoś jak agresor. Natomiast tu faktycznie no, podporządkować się trzeba temu jakiemuś takiemu tradycyjnemu, patriarchalnemu podejściu do związku. Widać coś, coś, coś takiego. Yy... Więc y, czy tu mężczyzna jakoś podbija, jest takim takim amatorem przygód i rusza na podbój? Nie. On nie rusza na podbój, a, a kobieta y, raczej oczekuje spotkania z tym mężczyzną władczym on, on jest władczy, ale kochankiem bywa cudownym, więc jest to takie oczekiwanie, takie podporządkowanie. Ale tak bym właśnie powiedziała, że to takie właśnie oczekiwanie. Takie oczekiwanie, nie? Okej, okay. zobaczmy. Czy pojawi się nowa szansa na miłość? Dla tych, które nic w tym temacie tutaj nie mają i czekają i mają nadzieję. Październik, listopad, drogie trójki, czy... Pojawi się nowa miłość. Jakie są szanse na pojawienie się nowego człowieka w waszym życiu? Do miłości, do kochania. Odwrócony król buław, zimny drań. Gdyby miało być coś nowego, to wiecie co? Może i lepiej, żeby sobie poczekać, i żeby nie było, żeby tak bezpiecznie się osadzić w przestrzeni swojej własnej, indywidualnej bądź jeżeli jesteście w fajnym związku bądźcie i nie rozglądajcie się na boki za jakimiś przygodami bo tu mamy drania takiego cynika, to nowe to, to jest taki pokazany chłop, niefajny ognisty wprawdzie taki ogier seksoholik, ale no on niestety zostawia po sobie zgliszcza, on przychodzi podpala teren no, często jest też mundurowy, nie? Przychodzi, podpala teren i, i co? No i nie ma co zbierać. Już taki jest jestem zimny drań, no po prostu. Na wsparcie tego człowieka raczej w trudnych chwilach nie ma co liczyć, jak rzeczywiście noga się nam powinie albo potrzebujemy bezpieczeństwa. To czasem właśnie może być też wybór tego typu, czy bezpiecznie na przykład przy mężu bądź kimś, kogo dobrze tutaj znamy, jakiś stary przyjaciel, czy ktoś nowy, ale taki wariat, nie? Mały, ale wariat. No, no nie musi być mały, aczkolwiek moralnie to taki karzeł. Chyba to jest jakaś przestroga, mimo wszystko, jeżeli chodziłoby o, o, o te nowości. O te nowości ewentualne. To przestroga jest, nie? Przestrogę tutaj mamy. Król Boła właśnie w odwrocie, po prostu jest człowiekiem też takim zajętym. No, zwyczajnie. Często jest zajęty. On ma żonę. On ma żonę, moi drodzy, on ma żonę. Więc on nie musi być aż taki bardzo wredny. Czasami po prostu może rozłożyć bezrednie ręce i powiedzieć: No, ale ja mam żonę, ja cię lubię, kobieto. Może nawet mam na ciebie ochotę, nie? Może mam ochotę na skok w bok, bo on często ma. I to robi, ale, yy, ale liczy się bezpieczeństwo, nie? Bo ja jestem ojcem rodziny. No i na tym koniec. Także może jakieś tutaj sprawy erotyczne z tym z tą nowością, tak? Ale, ale właśnie. On wsparcia często nie daje kobiecie. Nie dlatego, że jest jakiś wyjątkowo wyrachowany. Coś najczęściej jest. Ale dlatego, że ma zobowiązania wobec kogoś innego. A skoro tak, no to no ma gdzieś tam dom, rodziny, dzieci. Może o tym wiesz, może nie. On się tutaj w tych nowościach pokazuje, nie? Czy pojawi się nowa miłość? No to coś takiego powiedziałabym nieciekawego tutaj się pojawia. No chyba, że ktoś chce, bo ja mam wiele takich czytań, gdzie kobiety chcą, twierdzą, że zdrada jest super, że twórczo je jakoś rozwija, że mają męża, ale mają ochotę na, na jakieś tam inne, nowe znajomości. No to tak. Tylko że właśnie ten ktoś jest tu w związku z kimś innym, najprawdopodobniej ma zobowiązania. No i zwykle ta osoba jest no, nieuczciwa, nieodpowiedzialna i raczej nie, nie warto z nią jakichś planów na przyszłość wiązać, bo no, rozwodu tutaj z żoną to raczej nie będzie, jeśli byłby tego typu dylemat, czy się rozwiedzie. No, raczej nie. A co w związkach już istniejących tutaj macie pokazane. Aha, a to jeżeli jesteście mężczyznami i to oglądacie, no to też trzeba rozważyć, czy warto tutaj wchodzić na jakiś nowy obszar znajomości, zwłaszcza jeżeli macie jakieś zobowiązania wobec żony, nie, no to decyzja oczywiście należy do was. Czy szansa na jakąś zdradę może być, może być, może być. Co w związkach już istniejących, jeżeli z kimś jesteście, bo tu pytałam o, tych, o te nowe jakieś miłości, co w związkach już istniejących, moi drodzy, jeżeli z kimś jesteście październik, listopad, jak te, ta wasza relacja będzie przebiegała, no, w sposób umiarkowany, czyli no taki złoty środek. To jest tak trochę ani ziemi, ani grzeje. To jest na zasadzie wyrównania potencjału, nie, czyli. Dotarliśmy się tutaj na tyle, że te nasze potrzeby tutaj w miarę się zgadzają. No, umiarkowanie no, to może być takie, że od dłuższego czasu już ten związek trwa to może być długi staż. I tu już nic nas nie zaskakuje. No, no, trudno, żeby nas tu coś zaskoczyło, bo znamy partnera na wylot, ale jest okej. Okay, no, umiarkowanie no, to jest taka energia, że tu się nic nie chwieje w posadach jest to coś trwałego. Yy, albo inna opcja. No, takie właśnie powiedziałabym: ani ziembi, ani grzeje, czyli może być takie po prostu nudne, no ale trwa siłą rozpędu. Yy, oczywiście to nie jest jakieś coś szczególnie zagrażającego, bo ja tu nie widzę, żeby nawet pomimo zdrady jakieś małżeństwo się zachwiało, czy stała relacja. Jakby to było yy, wyjęte spod yy, tej energii. Że może gdyby nawet jakaś relacja stała była tutaj narażona na. zainteresowania, przygodami, to i tak tu trwamy. Trwamy. W tych trwałych relacjach, to ja po prostu widzę coś takiego zrównoważonego i rozsądnego. I tu też jest równowaga i rozsądek. Więc jeżeli już z kimś jesteście, to ja myślę, że wy tutaj. Jesteście albo bardzo dobrze dobrani pod względem temperamentów i charakterów, albo nawet jeśli nie, to liczy się tutaj taka cierpliwość, stateczność, taka dyplomacja i tyle, nie? I tyle. W związkach stałych też ktoś może mieć tu takiego wielbiciela, adoratora, też widzę, może być, ale wtedy nie dawałabym tutaj tej swojej, nie oddawałabym tej energii temu adoratorowi, bo. Bo to jest coś takiego niefajnego, nie, nie nietrwałego. No, i tyle moi drodzy. Więc tu prognozy są dosyć dobre na te związki stałe. Sprawdźmy sobie aspekt seksualny, czyli dla trójeczek. Tak, październik, listopad, kwestie serca, kwestie miłości. Często pytacie o aspekty seksualne, bo i często też tylko na tym Wam zależy. Są takie osoby, więc. Zobaczmy jako uzupełnienie czytania. Październik, listopad, aspekty seksualne. Trójka buław. No to czasami jest o tę jedną osobę za dużo w związku, to już się też pokazało. Jest, istnieje takie zagrożenie. I wtedy mamy wielość tych, tych takich powiedziałabym przygód, spotkań, mamy jakąś odległość, przemieszczania Terenu by się spotkać. Na aspekt seksualny, co być tutaj może, tu jest dużo urozmaicyń bym powiedziała. Tu raczej nudą wiać nie powinno. Jeśli Wam szczególnie tutaj zależy na uprawianiu miłości w ten sposób, właśnie taki erotyczny, to ta energia wybrzmiewa w urozmaiceniu obszaru. Czyli tu się raczej nie nudzimy. Czasem tutaj zapraszamy jeszcze jakąś osobę dodatkową. A, albo, no, no, ale to wie co, kto lubi, nikomu się nie powinno zaglądać do łóżek i do garnków, nie? Yy, ale chcecie czasami wiedzieć, no to tu jest taka sztuka pocałunków, tu jest ten pory w serca, jest namiętnie, bardzo tu jest duże pożądanie, tu, to jest implikacja randek albo tajnej schadzki, nie? Albo tajnej schadzki. No, przy tych nowościach to może tu być jakaś tajna schadzka. Tylko, że kobieta jest tu wtedy na niekorzystnej pozycji. Od razu mówię, że przy każdej zdradzie. Y, miejcie y, świadomość, że może być w łóżku ciekawie, ale mężczyzna ten nie dotrzyma słowa, jeśli wam coś obieca. Może być tu skrywany przed światem, romans. Może być. A gdyby nie to. Y, no to raczej tutaj by się trzeba zastanowić, czego Ci w życiu brakuje, nie? Może jakiejś przygody. Randkowania na stare lata, to trzeba pamiętać wszystko dla ludzi, ale nie wolno krzywdzić i nie wolno krzywdzić siebie i innych, więc tutaj y, przyjemność y, to jest też tutaj y, powiedziane musi mieć jakieś granice wyznaczone przez, przez ciebie i twojego partnera, tak? Trójka była często mówi właśnie o nawiązywaniu nowych kontaktów, i te kontakty są bardzo takie ogniste, namiętne i ciekawe. Po prostu. Dobrze, na co zwrócić szczególną uwagę? Na co zwrócić szczególną uwagę? Październik, listopad, sprawy serca, sprawy miłości. Na co zwrócić szczególną uwagę? Żeby nie stracić tego, co się ma. Swojej pozycji, swojego dobrego samopoczucia. Tu się musimy bronić często przed takimi zdradliwymi, wrogimi atakującymi energiami, bo tu pokazana jest swego rodzaju defensywa. Musimy utrzymać swoją pozycję w miłości w małżeństwie, albo po prostu niewiele zmieniać w tym miesiącu de facto. Niewiele zmieniać, naprawdę niewiele zmieniać. Jednak chyba ta cnota umiarkowania, ten król denarów i to scentrowanie do wnętrza bardzo tu będzie istotne, bo tu jednak obstajemy przy tym, co już posiadamy, co już wypracowaliśmy, czego się dorobiliśmy. Po prostu to będzie najważniejsze: zachowanie takiego swojego statusu quo, czyli owszem, może być tu pokusa, mogą tu być jakieś takie energie, Chęci urozmaicenia sobie czegoś. No to no wiadomo, że no w relacjach stałych zawsze warto podgrzewać tutaj te, te energie erotyczne, chociażby, żeby ten związek wciąż był ciekawy, interesujący. No ale tu nie możemy po prostu iść na zwarcie, nie? W jakieś takie ekstrema. Siódemka mówi o cierpliwości, mówi o tym, że. Długo się na coś napracowaliśmy, żeby było w miarę jakoś poprawnie albo i bardzo dobrze. I teraz nie można tego niszczyć, nie? a łatwo jest to zniszczyć. Możecie to potraktować jako wskazówkę, jako przestrogę, to już jak chcecie. W każdym razie y, to jest próba na wierność. Siódemka Buław mówi, że ten miesiąc może być. Y, y, w jakiś sposób taki intymny, bo to jest takie zdarzenie tego, co jest stałe w królu denarów, z tym, co jest tu w tej y, trójce, takie intymne, nie? Czy, czy tutaj? Że często właśnie ktoś tak kusi, wypowiada szeptem takie miłe słówka. Y Zwrócić uwagę też w relacjach stałych na możliwość jakiejś zgody, że można się pogodzić, że można tutaj odnowić związek, że można relacje poprawić. I zdrada nie jest elementem poprawy relacji. Nie jest. Niektórzy błędnie mogą zakładać, że tak jest. Więc tu jest jakiś, jakaś taka pokusa intymna, a to jest próba wierności. W ogóle ja myślę, że tak, że będzie tutaj wypróbowywana wasza wierność. Jest, jeszcze to jest powiedziane, żeby sobie tak w tym miesiącu właśnie poczekać, czyli bezsensownie się nie spieszyć, no na przykład do tych nowości, nowych spotkań, spokojnie usiąść, przemyśleć sprawę i sytuacja się jakby sama rozwiąże, pewne rzeczy wyjdą na jaw, samo się rozwiąże, samo, bez Waszego większego tutaj wkładu emocjonalnego. Także myślę, że ważne w tym miesiącu będzie po prostu obronić swoją pozycję, działać systematycznie i rozważnie, jeśli chodzi właśnie też o te kwestie zarabiania pieniędzy. Ten, ten temat jest bardzo ważny. Wierzyć w siebie, że nasze właśnie plany, to co sobie tutaj obmyśliliśmy, że tak będzie i że liczy się tu właśnie ta taka energia yy, szczerości i uczciwości bo ja muszę wam powiedzieć że jest tu pewna taka implikacja ryzykowna i w parach stałych i w tych nowościach wejścia w kontakt yy, obniżający waszą wartość bardzo to może spowodować taki chaos i zamieszanie nie Jakieś plotki też się mogą pojawić wokół tego. No po prostu nie warto, no ale zrobicie co będziecie, kochani, chcieli. Wszystkiego dobrego. Życzę Wam pięknych energii na miłość. Drogie moje jedynki, dwójki i trójki. I możecie, oczywiście, napisać coś fajnego w komentarzu od siebie. Za jakiś czas zachęcam do weryfikacji czytania, do przeglądania tych w ogóle starych nagrań i wehikuły czasu są bardzo różne czytania fajne cofnąć się w czasie, wsiąść do tego wehikułu, pooglądać i wtedy zobaczycie, nie, co się sprawdziło, co nie, jak, jak, jak ta symbolika tarotowa przełożyła się na waszą sytuację. Jeżeli nie wiecie, co napisać, to ja tu zwykle podpowiadam. Hmm, o, taki tu magnetyzm został pokazany. Po prostu jedno słowo możecie napisać wystarczy magnetyzm albo magnetyzm serc i dusz. To wszystko, kochani. Pozdrawiam Was serdecznie. Wyglądajcie kolejnych czytań. Będą tutaj jeszcze takie energie yy, czasowe. Ja będę próbowała sprawdzać. W jakim czasie coś tutaj się, jak, jak wasz plan się ma szansę ziścić i powieść w, w czasie, będziemy w czasie badać zjawisko. I może jakiś autoportret wykonamy. Wasz autoportret, ale oczywiście to będzie czytanie ogólne, jak ktoś ma ochotę na swój autoportret, czyli zrobienie czytania osobistego na pokazanie twoich cech pokazanie twojej osobowości, plusów, minusów, mocnych, słabych stron, możliwości transformacji swojej osobowości, nie w kolejnych latach. To już zapraszam do czytań prywatnych. Wszystkiego dobrego. Pa, pa. Kochajcie się.